Witajcie dzisiaj, moi drodzy, z łazienki. Włączyłam sobie tutaj 50 na pół i oglądam, co sądzą Amerykanie o Polakach. No i zaczynam się malować. Ostatnio jestem ogromną fanką tej metalicznej szminki z Golden Rose. Ona jest w kolorku 03 i wygląda cudnie. Tak mi się strasznie podoba, że po prostu cały czas maluję się na brązowo, żeby tylko móc użyć właśnie tej pomadki. Zaraz jadę do Wrocławia, bo chcę zobaczyć tą nową galerię w Wrocławiu, którą wybudowali, ale najpierw chciałam Wam pokazać rzeczy z dzisiejszych okienek z kalendarzy adwentowych, więc jeśli chodzi o Sinseya, to mamy coś takiego, co w sumie nie wiem, jak się profesjonalnie nazywa, ale zawsze jak widziałam to w amerykańskich filmach, to zazdrościłam Amerykankom, że noszą takie stylowe rzeczy do spania. I właśnie zastanawiam się, czy to jest jakiś renifer, czy sowa? Czy sowa ma jakieś takie rogi? Kurczę, dobre pytanie. A jeśli chodzi o pomadkę, to mamy tym razem taki naprawdę bardzo ładny, fioletowy, lawendowy błyszczyk. Powiem Wam, że takiego koloru jeszcze w swojej kolekcji pomadek nie mam, więc jestem naprawdę mega ciekawa, jak on będzie na ustach się prezentować. Kupiłam wczoraj statyw do aparatu, do samochodu. To będziemy sobie nagrywać vlogi i komentować zachowania polskich kierowców na drogach. Ale jak statyw, w sensie? No tak jak jest, na nawigację, co się przykleja do szyby. Ale będziesz mogła swoją komórkę później oddać. Na komórkę kupiłam drugi, a to jest na aparat z tym takim wejściem, no tą taką sobie śrubką. Także nie będziesz, wiesz. Drugie to takie coś jest? A, jakieś 15 zeta. Ty nie żartuj. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? Julka Janulewicz i Lilę Janowską spotkałam w Sinseyu. Kurczę, jaki ten świat jest mały. Jakie prześliczne buty w New Looku. Idealne na Sylwestra. Tylko jeszcze nie wiem, jak spędzam Sylwestra, więc raczej się jeszcze powstrzymam od zakupu. Co myślicie o tej sukience z Zary? Jest w ogóle bardzo fajna, tylko wydaje mi się, że odrobinę za szeroka jednak. Że tutaj jakby była w pasie taka, no jednak troszkę ciaśniejsza, to wyglądałaby o wiele lepiej. Teraz sobie ładnie wyglądały te szpilki z New Looka. Nie moje skarpetki w jednorożce. A już myślałam, że znalazłam kiepskę na Sylwestra. Wyjeżdżamy z galerii, idziemy szukać czegoś do zapłaty za parking. Peace and love. Tak, ja ci powinnam takie serduszko zrobić. O! Galeria jest naprawdę duża. Jest w ogóle zrobiona troszkę na kształt Złotych Tarasów w Warszawie. I nie łapie się mnie ostro, dlaczego? Ale jest bardzo tak nowocześnie zrobiona. Ja tą torebkę to muszę wrzucić do tyłu. Ale jest bardzo fajna, jest bardzo taka przestrzenna, więc w sumie co wolicie, bo na przykład moja mama nie lubi takich galerii, jak jest, tak wiecie, dużo miejsca, tylko woli wszystko tak skupione w jednym, ale mi osobiście się bardzo podoba, jest dużo takich luksusowych marek. Muszę czekać teraz na moich rodziców, poszli zapłacić za parking. Jest dużo takich luksusowych marek typu Calvin Klein, Guess, co tam jeszcze? Bytom, Swarovski, no generalnie jest dużo takich właśnie marek premium, ale są również takie zwykłe sieciówki typu jakieś Stradivarius, Reserved, więc przypuszczalnie każdy znajdzie coś dla siebie. Jest też ogromne kino, tak mi się wydaje, bo wejście do niego było bardzo duże, ale jest fajnie zrobione, bo są takie ekrany i tam się te filmy tak wyświetlają. Nie wiem, ciężko mi to wytłumaczyć, ale generalnie jestem bardzo pozytywnie jakby zaskoczona tą galerią. Co prawda jest mnóstwo osób, no bo wiecie, ją otworzyli chyba miesiąc temu, coś w tym stylu, miesiąc z haczykiem, więc jest tutaj zainteresowanie tym centrum handlowym. No i z tego, co w ogóle się dowiedziałyśmy od pani ekspedientki w Stradivariusie z moją mamą, że ta galeria możliwe, że nie będzie zamknięta, jak wejdzie tam ta ustawa, że sklepy i galerie w niedzielę mają być zamknięte, ponieważ ona jest przy dworcu i tam podobno jest jakiś kruczek, że przy dworcu to galeria może być otwarta. Znaczy generalnie pani nam powiedziała, że będą walczyć o to, żeby jedna galeria otwarta była. No ja na przykład z moimi rodzicami jesteśmy takim typem rodziny, że my tak spędzamy często czas w niedzielę, że jedziemy sobie do galerii na jakieś zakupy i po prostu, wiecie, tak szwendamy się. Także no jak nam zamkną galerię, to nie wiem, co będziemy robić. Najwyżej
Zapraszam, moi rodzice nie chcą wejść do samochodu. Ognisko zrobimy w domu i nie wiem, pośpiewamy szanty czy coś w tym stylu. Tak jak myślałam, nie kupiłam za dużo. Trochę biżuterii z New Look'a, bo bardzo mi się spodobała. Taki zwykły czarny rzemykowy choker, ponieważ ten, którego mam teraz na szyi, no generalnie on niestety jest już w takim troszkę średnim stanie. Tutaj jest taki długi naszyjnik z takimi małymi diamencikami. Tutaj jest kolczyk. Powiem wam, że już kolczyków nie nosiłam z dobre kilka lat, ale stwierdziłam, że może jakaś trafi się okazja, to nałożę. Mam nadzieję, że dziurki mi jeszcze nie zarosły. I pierścionki, bo ja bardzo lubię nosić pierścionki, ale niestety nie mam za dużej kolekcji, więc no, teraz już będę miała. I tutaj jeszcze są dwie rzeczy ubraniowe. Pierwsza z nich jest to taka zwykła basicowa bluzka. To jest taki jakby pół golf. No i generalnie no zwykła po prostu bluzka, ale stwierdziłam, że ją wezmę, ponieważ nie mam żadnej jasnej bluzki z długim rękawem. I jeszcze druga rzecz to jest bardzo, bardzo milusi w dotyku. Taki zwykły żółty sweter. On jest taki dosyć, powiedziałabym, duży. Zobaczcie, jakie ma tutaj ogromne rękawy. Ale jak go mierzyłam, to fajnie wyglądał. Także nie jest źle i on kosztował 50 zł, więc no, całkiem spoko cena. Okej, moi drodzy, ja się będę już z wami powolutku żegnać, ponieważ muszę wziąć się za montaż i nie chciałabym was tym tak za bardzo zanudzać. Także mam nadzieję, że ten vlogmas się wam spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie koniecznie łapeczce w górze i widzimy się już niedługo ponownie w kolejnym. Także do zobaczenia i cześć! You're missing.